Dobra, ja tam wchodzę, mam te psy. Ja mam kobietę prawnika. Wysiądź z auta, powtarzam, wysiądź z auta. Nie wiem, czy mówić, czy nie. No mów, no mów. Ale może być taka sytuacja, że niedługo wylecę. Ja się nazywam Joker i was ostrzegam, że jestem p***. Jest problem. Lepiej, żeby Angie tu nie przyszła, nie? Specjalnie dla ciebie. No, panowie, dalej, gadajcie naszą obecnością sobie, nie przeszkadzajcie, nie zajmujcie głowy, chcę tylko posłuchać, jaki wy macie na to plan. No. Mocne, mocne. Myślę, że jak siadanie na kanapach sprawia wam problem, to zajmowanie klamy może być troszeczkę bardziej problematyczne. To wy chcecie klamy. A ja zawsze wszystko ogarniałem. Nie, wy chcecie, po pierwsze, chamy z gadką młody, bo to ja po prostu dałem koleżce zadanie. Nie, że my chcemy, tylko wy macie ją przynieść, No. On ma ją to przyniesiemy. No, to będzie, nie? To dawaj, nie? To jaki jest plan, nie? Jak ja go słucham, to mi się wydaje, by to Mielonida zgadał. Mów to, a jaki plan, nie? Plan jest taki, któremuś z nas się coś stanie. No. Przyjadą psy. No. I zobaczymy, ilu ich będzie. Jeżeli będzie więcej niż dwóch, to niestety plan zostanie spalony. No ale przyjeżdża dwóch, no. Ogarniemy jeszcze jednego ziomka, on przyłoży nóż do gardła jednemu, któryś z nas drugiemu i będą dwie klamy. No dobra, a co może pójść tak oprócz wszystkiego? No nic, to najwyżej pójdę gibać. Jak chcesz się dowiedzieć, co może później tak, to spytać Javelina. Słuchaj, już tam tak, też nieźle poszło. Ja ci powiem tak, ja wystawiłem perfekcyjną akcję w bardzo podobnym, że tak powiem, strukturze jakby, bo przyjechał Janek i przyjechał sam, praktycznie sam, tylko się nie poddał. Zadbamy o to, żeby się poddali. Tak? Jak? To na ending pokaż mi, jak to zrobisz, tylko nie rób. Nie, to nie można tak zrobić, to trzeba od razu normalnie ładować. Ja od ci razu się poddam, spróbuj. Od razu musisz ładować. Jedziemy. Mamy odpić psa? Ej, dobra, ale słuchaj, oni ale muszą... to wy też jesteście na zamieszani. Ej, im trzeba jakąś kamerkę ukrytą dać. To wy też jesteście w tym gówniarzu, jak ja bym chciał ręce brudzić, to bym zrobił to samo, wysyłam was. Czego nie kumasz? Ty w tym momencie kierujesz jakieś pomówienia? To. Spokojnie, Andy, zaraz masz egzamin. Dobra, dalej, Murzyny, do roboty. No, dobra. Ja szykuję popcorn na ten seans. Wiesz, co to będzie, nie? No wiem, jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy pewnie. A dobra, oni idą, czy co? Ja, te, idziesz, czy nie idziesz? Ja, to my gadamy, obgadujemy, plan. No plan był przed chwilą przedstawiony, co jeszcze chcecie obgadać? Wy jedziecie z nami? Tak, prawie czego, żeby was ratować. No to gdzie mamy z wami jechać? Ale to ty masz plan, czy w razie czego, żeby was ratować, rozumiesz? To zapraszam za mną. Na razie to nawet nie macie pury pewnie. Mamy. Ta, jakąś szybką, że w razie czego spierdzicie? Ja myślę, że Amir mówi. Dzięki za odpowiedź, czyli szybka, ta? Klej. Aha, dobra, no. A ile ma koni? Chyba 300, wiesz? Nie, najpierw jadę z wami do urzędu po rentę dla niepełnosprawnych. No idzie ten drugi? Nie, z Denisem. No dobra, panowie, a wasz plan to jak wygląda? Jak to? Tak jak mówiliście, tak? Panowie, strasznie jesteście szybcy, dajcie i wakacje, i miejscówkę, nie mamy jeszcze tak naprawdę nic, daliście nam 10 minut. A ile powiedziałeś, że potrzebujesz, ty, tęga głowo? Na obmyślenie planu. No to się pytam, plan chyba powinien zamierać miejscówkę, miejsce, no, godzinę musimy, i datę. Ale musimy chyba pojechać i sprawdzić, nie? Co? Czy jest bezpiecznie na miejscówce i przede wszystkim, którą miejscówkę wybrać. Będzie najlepsza. No dobra, to na razie mi pomożecie w jednej sprawie, chodź. Pamiętacie, że oni wam się też tak zwabić i łatwo nie dadzą do miejsca, których chcecie. Dzień dobry, panowie. No. My przyszliśmy, no ale widzę, że oni nie przyszli, więc sekundka. My przyszliśmy w takiej przykrej sprawie. Co się wydarzyło? Proszę. Amar, poproszę cię. Powiedz coś. Witam. Coś dłuższego. No, witam. Przyszliśmy w przykrej sprawie. Nie, opowiedz, co robiłeś dzisiaj na przykład. Co dzisiaj robiłem? No, pracowałem na kurierze, byłem na obiedzie. Słyszą, moi drodzy państwo, jak on mówi, ten człowiek jest upośledzony i chcielibyśmy jakąś rentę. Za pomogę dla niepełnosprawnych, nie wiem. A zaświadczenie od lekarza? No właśnie, zostawiłem jadę. Idziesz na psychotesty teraz. Robimy ci testy IQ u lekarza, chodź. Idziemy do psychiatry, szykujcie. Andy ma kompetencje, słyszałem. Który tutaj pan? To ten pan. Wszyscy w razie czego rodzina. Jasne, to pójdziemy sobie tutaj do pokoju na osobno i zrobimy. A Maretto, podchwytliwe pytanie. Jakbyś miał ocenić, ile posiadasz w tym momencie chromosomów? 34. Super. A macie może logopedę? Ktoś chyba był nawet, ale nie wiem, prawda, co u nas pracuje. A przydałby się. Problem. Jaki problem? No zajesz, młody. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. O, no, rozumiem. Dobra. Ale to aż tak nam nie przeszkadza, to bardziej się martwimy o tego Amaretto. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? Szybko. 6. Nie, odpowiadamy pełnym zdaniem. 2 plus 2 razy 2 równa się 6. To teraz podam dla pana zagadkę. Pływa po wodzie i kaczka się nazywa. Podpowiedź to nie borsuk. No kaczka. Dobrze, dlaczego pan się tak długo zastanawiał? Musiałem przemyśleć to pytanie. Dobrze, odpowiedzi nie musiałeś przemyśleć. To ja mam takie podchwytliwe pytanie. A jedna druga plus jedna druga to ile? Dwie czwarte. Figma.
Stigma. Ale lepsze, że ja też bym tak powiedział. O, z bomby bym tak powiedział, bo tak mi się wydaje. I ja mówię, co myślę. A skąd mam to wiedzieć? Jak miałem na imię Napoleon? Jak to jak? Krzysztof! Dobra. Dobra, jest pan gotowy na pierwsze pytanie? Pewnie. Jaki jest najlepszy sposób na wygranie wyścigu? Szybka jazda, prawda? I nie używanie hamulca. Jak ty byś tak powiedział, psychiatry, to by ci wystawili żółte papiery. A ja wiem, że ty mówisz tak, jak myślisz, nie? No mówię. No pięknie, no pan doktor dalej pyta. Ile jabłek możesz zjeść, gdy masz pusty żołądek? Ze 2-3 max, bo potem już nie wchodzą. Proste. No to... Idzie jak burza. Jamnik najprawdopodobniej wyjdzie z domu. Może na porze spacerowej? Ja jestem serio, myśleli inaczej niż my. Chcecie panowie dalej tutaj ciągnąć? Tak, jeszcze jest dwa pytania. Dobra, ja mam do pana pytanie, panie Amar. No. Proszę przeliterować słowo mężczyzna. No mężczyzna, wiesz. No. Bardzo dobrze. I tam nawet nie ma dwóch, jak coś, nie? Chyba wystarczająco materiału mamy. Dobra, to może takie najbardziej znane. Co jest cięższe, kilogram kamieni czy kilo piór? Kilogram kamieni. Dobra, teraz proszę pana będzie pytanie. Małpka, papuga i lemur sięgają na szczyt kokosowego drzewa, które z nich pierwsze zerwie banana. Małpka. Świetna odpowiedź ponownie. Jeśli pociąg elektryczny jedzie na południe przy wietrze zachodnim, to w którą stronę idzie dym? Pociągi elektryczne nie istnieją, proszę pana. Proszę pana, jestem szokowany. Jakie zna pan tutaj symbole chemiczne? Mefedron, amfetamina, kokaina. To na co dzień, to na co dzień. Narkotyki wymieniasz? Potrafi pan podać skład takowych, można powiedzieć, symboli chemicznych, które pan wymienił? No pewnie, no na przykład czasem tynk się trafi ze ściany, albo jakaś żarówka skruszona. No tutaj proszę państwa, muszę powiedzieć, że no mogę śmieć twierdzić, że macie rację, co tutaj do inteligencji pana. Że co? Proszę pana, to były pytania dla dzieci z podstawówki. No i zdałeś, ale powinien się cieszyć, bo zdałeś. No, zdał pan, ale na wszystkie odpowiedzi pan źle odpowiedział. Czyli zdałeś, jesteś upośledzony, gratuluję. A ile renty będzie dla niego? To już zależy od domu. To musicie pytać już, no. Dziękujemy bardzo. Piąteczko. Halo? Halo. No co tam? Czy numer zmieniłeś? Nie, wszystko nie, mam. Zajęty byłem, na badaniach byłem. Dzisiaj jest randka, tylko muszę tu przygotować parę rzeczy jeszcze. No i też muszę przygotować. Oho, no to dobrze. To tak, dzwonimy się za chwilkę, bo to jestem w trakcie roboty. A to powiedz mniej więcej, której bym muszę... A powiedz mi, no bo jak ja cię zabieram na randkę, to ja wybieram miejscówkę, ta? Wydaje mi się, że ja mogę dzisiaj wybrać, bo mam niespodziankę. Dobra, no to tak mi pasuje. Dobra, to czekam. Pa. No, jedziesz tu? Już jestem w drodze, już tutaj na światłach stoję. Dobra. Co ona wymyśliła na lotnisku? No i tyle, żegnamy się kolego, ona ogarnęła helikopter, a ty jesteś widokiem. Dobry wieczór. Dzięki, no twoja jest trochę lepsza, nie spodziewałem się. Fajne. Wiesz ile mnie to kosztowało? Ile? Dużo. Ja też szykowałem coś tam, ale myślałem, że wiesz, że zabiorę cię po prostu, nie wiem, na... Ja mam taką restaurację nad jeziorkiem. Powiem ci, że się postarałaś. Skąd ty masz tyle Fajne. Pieniędzy? Właśnie już nie mam pieniędzy. Wszystko wydałaś? No, prawie. Słuchaj, wiesz co, ja padłem na taki pewien biznes. Nie chciałem się nim jeszcze chwalić, bo nie wiedziałem, czy wypali, ale no... Nie, zaczęło się coś tam kręcić, no i jeżeli, wiesz, zdecydujesz się na dalsze mieszkanie pod jednym dachem, to myślę, że nie musisz się już martwić o pieniądze ani pracować. Ale podejrzewam, że jesteś taką kobietą, która chce pracować, zarabiać, pracować, ale jakby zmartwień o pieniądze już nie będzie w tej rodzinie. Silnik zgasł. Oj, dobra. Co się dzieje, panie pilocie? Panie pilocie! Wszystko jest w porządku. Dobra, otwórz tu ten skrzynkę pod nami, szafkę. Aha. Wyciągnij spadochron. Oho, tylko jest mały problem, bo ja mam lęk wysokości. Zamierzamy skakać ze spadochronu? Mhm, dobra, chyba możemy skakać, co? Myślę, już? Że można się szykować, proszę się upewnić, że wszystkie paski są zapięte. No jak w jakimś filmie to zrobiłem! Ale ładnie, food truck. Oj. No, ogólnie to tak. Mam tu sporo typów tych makaronu. Musisz wejść do środka. Aha. I będziemy gotować. Wspólne gotowanie? No. Ja będę przejechał na chacie. Mamy grzyby, mamy krewetki, ogólnie owoce morza. Aha. Mamy boczek specjalny tam, jak idzie do karbonary. Aha. I mielone mięso do bolognese. Czyli robimy cztery makarony? Makaron. Nie, wybierz jeden. Chyba, że chcesz cztery, spoko. Bardzo proszę, pańska gitara. O, dziękuję bardzo. Proszę tam położyć, panie pilocie, gdzieś tam przy krześle. Jasne. Ja wypakuję rzeczy i uciekam. Bo Ema będzie dzisiaj grać na gitarze, wie pan? Dziękujemy bardzo. Udanego pobytu. I śpiewać będzie Ema też. Tak? No nie? No to ty byś zabrałem gitarę, żeś mi zaśpiewała. Mhm, fajnie. Załóż sobie fartuszek.
z tyłu. Chyba, że chcesz bez. To po prostu się rozbiorę, tak? Żeby nie ujrzeć koszuli. A więc co teraz, tak, pani szefowo kuchni? Musisz pokroić cebulę. Aha. I ja wyciągnę grzyby z lodówki. Łapię za nóż, przykłada je do gardła, pozdro. Łapię za nóż, zaczyna kroić cebulę. Pokroju. Lubisz pinę? Od buta. Pokrój od buta. Tak, tak, lubię, no. Dobra, cebula pokrojona, co dalej? Dobra, bierz patelnię, olej, wrzucaj tam cebulę. A gotujesz w ogóle w domu? Nie mam dla kogo. Bo nie widziałam, że... A. Bo ciebie wiecznie nie ma. Że się nie zliczam. Nie no. Wiecznie nie ma. No ciebie wiecznie nie ma w chacie. Aha, ale jestem. Ciebie nie ma. No to jak ja jestem, to ciebie nie ma. Słuchaj, no mogę musimy zacząć gotować, tak? Obiadu. A możemy razem gotować. Razem? Dobrze, dobrze, będziemy gotować razem w takim razie. Weź ten grzyby do cebuli wrzuć. Dobra. Dobra, jak wszędzie nie jest zazdrosna? No właśnie też ją zabiorę chyba na razie dzisiaj. No smażą się. Słuchaj, wiesz co, popatrzymy na patelnię, ale nie mogę oderwać ciebie wzroku, wiesz o co chodzi. No i zobacz, jeszcze pada. Nie no, ale ta pogoda to jest żart, no. Gdzie przyczekamy w środku, ale to ugotujemy w tym czasie. Najwyżej nie fotele nie zamokną, no. Gitara nie zamoknie, może, nie wiem, zobaczymy. Nie zamoknie. No i jak, zobacz, jak pięknie zostawione. Więc lepiej prędko podawaj jedzenie, bo tak mnie korci w to wbiec. No przecież podałam. A, przepraszam. Stoi na stole. Ujbym w to wbiec, nie? Teraz ostrożnie. Korci cię wbiec. Czemu? Bo ja tak mam. Bo ja jestem ja jestem nihilistą, ja robię wszystko zawsze na opak. Aha. Jak ktoś mówi, że czegoś nie wolno, to ja wtedy nie, że to robię, tylko próbuję uargumentować, że wolno. I że tylko tak myślę, że tak nie wolno, bo tak są normy społeczne zostały przybrane i mnie to nie obchodzi. Nihilist. Dobra, no spróbujmy tego. No mów. Przepraszam. To ja będę przeżuwał, a ty opowiadaj to, co mówiłeś. Przepraszam, ci wszedłem w zdanie. O rodzinie. Wróćmy do rodziny. Ogólnie mam ojca, który pracuje w szpitalu, ale w innym stanie. Matka niestety nie żyje, bo miała, nie pamiętam czy zawał, coś miała w sercu, nie ale nawet jej nie poznałam. A, okej. I co? I tyle. Nie mam rodzeństwa żadnego. No ja mam rodzeństwo i to jest, w jednych momentach jest to zbawienie. Cieszę się wtedy, że mam rodzeństwo, jeszcze ci bliźniaki, bo naprawdę rozumiemy się bez słów. To jest tak zwany przekaz bliźniaczy telepatyczny. Mhm. O, jak mnie wtedy raduje dusza. Ale z drugiej strony też, no wiesz jak to jest, no. Więcej ludzi do zmartwień. Jednak jest ta taka odpowiedzialność rodzinna. Jednak, no, traktuję na przykład, Ramir to jest mój młodszy brat, no, ja go traktuję tak, wiesz, tak specjalnie. On jest młodszy? To jak jesteście bliźniakami? Młodszy jest o 3 minuty, bo on po prostu, wyszliśmy razem, dlatego jesteśmy bliźniakami, ale on 3 minuty po mnie zaczął oddychać. Ale mi to wystarczy, to jest taka symbolika. No, też bym tak mówiła. No tutaj każde minuty się liczyły, nie? Bardzo dobry. Ja. A to w sumie razem gotowaliśmy. No właśnie, no i teraz nie wiadomo, czy ja to zasługa. Wspólna. Nasza, no. No i jak mam być szczery, czy ja mógłbym tylko łyka wina, bo potrzebuję trochę na odwagę. No jesteś aktualnie najważniejszą osobą w moim życiu. Czemu musiałeś się napić przed tym? No bo jestem taki wstydliwy. Wiesz o co chodzi? Też kłamstwo ciężko. Tak? Dobra, słuchaj, się tutaj, ja pozmywam, bo ja mam coś dla ciebie. No dobra. Mam taką piosenkę, jest taki tekst, że nie wiem, czy będę w stanie poważnie śpiewać, bo jest idealnie opisuje tą sytuację, nie? Uprzedzam was, jest tekst idealny opisujący tą sytuację. Nie wiem, czy te kłamstwa przejdą mi przez gardło. Dobra, powinno być w porządku. To słuchaj, to jest piosenka, naprawdę, ja ją pisałem z myślą o tobie. Zresztą wyczujesz w tekście tak, że to jest po prostu o nas. I nigdy więcej nikomu nie zaśpiewam i tobie też nie śpiewam tylko raz, więc się przygotuj. To jest specjalnie dla ciebie. Poprawię szybko. Nigdy nie było miejsca w moim życiu dla ciebie. Wolałem znów uciec. Dajmy zrozumienie. Nie miałem czasu, by powiedzieć tego ci, czy teraz widzę twój blask. Za dużo było chwil, gdy nie zrobiłem nic i nie chcę dłużej być sam. One chcą tej wojny, bo ty jesteś obok. Dziś jestem spokojny, pozostałem z tobą. Za ciebie na zawsze, nie tylko chwilowo. Jesteś tą właściwą, która nosi moje logo. Cię mam. To mój plan. Nie wiem, gdzie prowadzi nasz czas. Nasza znajomość tu nie poszła w lat. Zawsze chciałem ciebie mieć. Moje słowa to nie fake. Te intencje nie są złe. Nie będziesz moją ex. Nie trafiłaś na fake love. Nie trafiłaś na fake love. Tak, to jest prawda. Nie trafiłaś na fake love.
fake love. Nie trafiłaś na fake love. To tyle, bo miałem tylko chwilę, żeby to napisać. Ale fajnie. No i widzisz, to jest o nas, tak? Nie trafiłaś na fake love. Ja cię nigdy nie zostawię, dziewczyno, słuchaj, nigdy. I co, podobało ci się? Ale fajny, no. Ty mnie tak natknąłeś, żebym na taki tekst. Ale myślisz, że moja sąsiadka była gówniana. Co? Jeszcze raz, co? Ja zrozumiałam, ona mówi, że treść gówniana i już miała być spruta. Mówię, jak... Pisałeś piosenkę? Ale słuchaj, dla mnie... Słuchaj, jak mam być szczery, dla mnie największą niespodzianką jest to, że ty w ogóle na mnie spojrzałaś i że możemy mieszkać razem, że zabierasz mnie na randkę. To jest największa niespodzianka. Wiesz, o co chodzi, dziewczyno? Ty nie musisz iść w przyszłym, ty wystarczy się pojawić, tak? Słuchaj, było naprawdę fajnie, Emma. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Następną randkę ja organizuję. Dobra. Zapraszam. No co, skaczemy? No. Dobrze, Emma. Zatrzymaj się i dzwoń, jakby się coś działo. Dziękuję ci bardzo za te wspaniałe chwile. Fajnie, też. Jeremy, no, czy coś tam się krzyczy? No i pozdro. No, a zdjęcia się nie da robić, niestety. Czeka postaci. Do basenu! No to chuj, Ramir. Pastor 4.0. Ratunku. 200% wózek. Cześć, pięknie. Aniołie. Aniołku ty mój, cześć. Cześć, kochanie. Co chyba jestem sobie? W niebie. Potrzebujesz szlara pomocy. Mhm. Teraz z pomocą. O Boże, czy ja jestem w niebie? Jesteś. Moją piękną kobietę. Patronki nałożone. Hej, Lara. Czuję tutaj... Cześć. Hej. Jakby Lara. Drugi telefon się pojawił w kieszeni. Ej, nie przeszkadzaj teraz, zająć. Nie przeszkadzaj teraz. Poczekaj. Ja! Co jest? Jest Adi? Nie, Adi jeszcze kurwa nie muszę jechać, panowie. Ale znalazłem coś. Co? Coś nowego, czego prawdopodobnie nikt nie ma, bo jeszcze nie słyszałem o tym. Gościu mi gada, że ma jakieś zlecenie dla mnie. Tylko dobrze by było, jakbyś przymknął oczy, jak tu przyjedziesz. Próbujemy to, może przetestujemy. Chuj, ja nie próbowałem do niego jeszcze gadać, czekam na ciebie. No, zobaczymy, co to będzie z tego. Dobra. Ja wezmę czwórkę, wezmę jeszcze skopa i jadę. Ale dobra. To złapmy się gdzieś i ty pojedziesz tam, a ja tu przykryję oczka. Dobra. Jadę do miasta. Jotka? Oczywiście. No jest. Prowadź, a ja idę no szybko pożarcie. Jestem, a to serio jest coś nowego? No ja jeszcze z tego nie widziałem. Zero trzeba gasić? Dobra, ja nie zasłaniam, jedź tam. Aż mi normalnie chłopie dygnął, jak go to coś mocnego, co? Ale zlecenie! No tak, normalnie do mnie gada, chłopie chodzą, nie mam zlecenie. Tyle czasu nam to dało, nie? O, zajebiście. Jest coś! Rozpocznij zlecenie, zakończ zlecenie. Dzień dobry. No to tutaj była zadyma z Vincento Veloce chyba. No tak, tam, na samym końcu. Ej. Podejmowanie zlecenia. Ej, też wziąłem. Ja też. GPS-a dostałem. Lokalizacja, też. Skup się, szybka akcja, nie zła kasa. O k***a, ja mam góra tego, to ja mam na samej górze. Ja też mam na samej górze, ja też, może to same masz miejsce, bogate? Ja mam na paleto. Ja mam bogate, no. To jedźmy na twoje bogate. Albo jedźmy może na moje Pacyfika. Pierwsze. Na twoje, ty. No, dochodźcie. Ja mam na samej górze, no. Ciągaj kosę. Cicho. O. Po cichu. K***a, tylko na tyle cię stać? No i co k***a? Jajco k***a. Magazyn. Czekaj, a co on mówił? Monitorowałem strefę, wyjdź, już jest psy, już są psy wezwane. Dobra, ja tam wchodzę, mam te psy. Ja mam kobietę prawnika, co tu mam zrobić? Tutaj. Jest coś, przeszukuję. Tylko jedna paczka jest? Autem mi tu podjedźcie, autem k***a, bo psy tu będą zaraz. To trzeba jakoś bokiem chodzić. Bierzcie paczki razem, do tego, do auta, do bagaja. I później trzeba tam podjechać i to sprzedać. Ja powiem, że ja na kurierce. Ja też. My na kurierce. Gdzie jest ten gdzie jest ktoś jeszcze? Jostil, tam poszedł do środka. Biegnie. Dawaj Josir, bo psy tu jadą! A nie dostałeś jakiegoś GPS-a, żeby no ale dobra, bo czekaj. Ja bym to jechał sprzedać, zobaczyć ile jest i pojechał po twoje, bo jak nas zjebać wszystkimi paczkami naraz, to jest k***a kaplica. Wsiadaj. Dobra, jedźmy sprzedać. Zadupcej tam. No ciekawe co to k***a będzie. Ej, jakie anulowanie? Po co bierzesz się za robotę, jak jej nie kończysz? No i chuj. Co? Dobra, jedziemy do ciebie, chodź. Zostaw je na razie. Ale dobra, to słuchajcie, jest coś albo nowego. Tak, gada, jest albo tak, jest albo jeszcze jedna paczka, albo ja muszę zebrać wszystkie sam. Nie wydaje mi się też. Jeszcze jest jedna paczka. Mi się normalnie wydaje, że ja bym mógł twoje paczki wziąć, jakbyśmy mieli wszystkie, ale zaraz zobaczymy. Nie, no dawajcie wszyscy, bo to kurde, będzie jedno miejsce. Psy to jest sekundy, żeby były, nie? Maję tam podjeżdża i walimy. Poczekaj. 100 dolarów. Normalnie podjazd jest i szybko. Są paczki. To już jest afera. Dobra, bierz tą, ja biorę inną. Cztery są. Czyli zapomnieliśmy jednej. A coś ci przyszło? A co ci przyszło? Sprawdzam, no paczkę odkładałem. Chłopie. Poczułeś świetnie, trzymanie tego towaru u siebie nie jest bezpieczne, a że są u niego chętni, to łatwo go opchniesz. Jedź tam, nie zwracaj na siebie uwagi i czekaj nic prostszego. Jestem GPS-a. Wito.
To przyszło do niego, jak jest moje. Wbij to, wbiłem. Dobry. Co tu się dzieje, obywatele? Co ma się dziać? Wrócimy z powrotem tam, skąd przyjechaliście. A skąd my przyjechaliśmy? No z tamtych budynków. A to my stamtąd nie przyjechali. Nie, byliśmy na wycieczce. Widzieliśmy was, nie róbmy, nie idźmy w tym kierunku, wróćmy się tam. Obserwowaliśmy was. Tak, obserwowaliście, jak my byliśmy, człowieku, w górach. Nie, no my naprawdę byliśmy w górach. No możemy wrócić tam, gdzie byliśmy, to zapraszam za mną, zapraszam za mną. No to dalej. No to ich zabiorę tam, gdzie byliśmy, patrz teraz. Oni tu nie wiadomo, nie mają fury na to. Jak nas już nie ma. Mogą widzieć, że tu my jedziemy. Ja bym jechał znowu do góry. Jedź dalej, no jedź dalej. No i to trzeba robić suwem po prostu. No. Wyjeżdżasz tu z krzaków, a tu oni stoją. Nie ma f***, ci już mówię, że ich nie ma. Nie ma, dalej. Dobra, zawijamy k***. Wiesz? Co, ja mam wziąć te paczki? No chyba tak. Każdy po jednej może, jak nie wiem. Nie, bierz ty k***. 4 człowieka. Albo ty weź 5. 7. Właśnie nie wiem, czy ja mam, on chyba nie bierze. Gdzie to jest, nie? Gdzie to jest? Może za tą chatą, bo GPS chyba jest na tą chatą. Dobra, weź 5 paczek, bo sprawdzimy, czy możesz nadwyżkę opierać. A co było w SMS-ie? Przeczytaj teraz SMS. Odpocząłeś świetnie. Trzymanie tego towaru u siebie nie jest bezpieczne, a że są na niego chętni, to łatwo go opniesz. Jedź tam, nie zwracaj na siebie uwagi i czekaj nic prostszego. To czekaj. A tam. To może ktoś tu przyjedzie. To stój tu, kurwa, czekaj. A ta jedzie skrzynka? Jedzie to. Jedzie i tak kulawo jedzie. To jak chuj sto. Ole, zrobili! Cześć. Poczekaj, ja nic... Zobacz, nie chciałabyś zostać modelką? Zobacz, czy możesz z nią gadać. A ja mogę ogólnie. Nie ty możesz? Nie mogę. Ja mogę, daj mi jedną. Dawaj, daj wszystkie paczki mu. Jak ty, k***o? Ale zrobili. Co tu jest za rollercoaster? Co tu się odpierdala? Na ziemi masz. Weź wszystkie i gadaj z nią. No i normalnie, negocjujemy sobie. To. Zlecenie dla trzech osób tak zwane. Pewnie wibratory za... Kupiła? Jedna paczka, 760 brudnych dolarów. A, no to niech... Czekamy dalej. Słuchajcie, bo my wzięliśmy wszystkie naraz, kurwa, równocześnie praktycznie, może to się zje przez to. No i czekamy za następnymi, 760. O, jedzie. O, już widać, że był pośledzony. Tak. To może. Ja mogę. A ja wsiadam jej do fury. Opierdaj jej. 702. Ty, ja mam 1500 brudu. Dobra, spierdajmy stąd, bo leje. Ja bym to info pogonił na miasto. Czy ty to odholowałeś? Odholowałem. Twój radiowóz? Dawaj, trackera. O! Zabrało mi brudną gotówkę. Masz 20 minut. Gdzie mam to znaleźć? Trawa poszukiwań. Dobra, jadę. Ale nie wiem jakiego pojazdu, skąd mam wiedzieć? A nie masz nie mam info, nic. Nie mam rejestracji, szukamy. Nie mam nic. Bo teraz ogólnie chyba na mieście mało samochodów stoi, więc może będzie łatwo. Co, myślisz tak jak zawsze nadajnik, aż nie zgubię? No zobaczymy. Numer rejestracyjny mam. No 64 UMP. To chłop. Nie, to chłop. Ogólnie po prawo tu jest to pokazuje. Po lewo ogólnie. Gdzie? No. Jesteś w obszarze tu w lewo. Tu wjechać? No. No. Nie, na moje to będzie tam, gdzie to jest wbite. To jest końcówka okręgu, no. No nie ma. Weź ty zjeżdżaj. Czy tu będzie k***a na lotnisku? No tu jest bity. No to środek tego okręgu ci wbija. Środek, no ale k***a, przejedźmy. Tak. Gdzie tu fura, chłopie? Wydaje się, że nie k***a. Jest po prawo, to jest to? Powodzenia. Tak, no. Mamy, ten pojazd ma nadajnić GPS. Spróbuj omijać luki, ja zajmę się włączeniem, masz 120 minut do trwania pojazdu. No i jadymy, k***a. Ale zbierasz do sztapurmana, strucele. Trzeba i zastawki kombinować. Co? Wytrych, spotkajmy się, szybko wytrych dam. Wyrzuć tutaj, ja go zgarnę szybko. Wysiądzie. Weź ze schopka, wyrzuć na ziemię teraz. I wsiądź do auta, mama, siadaj. Przepraszam, już. No? Dobrze? No, mamy. Wyłączył. Daj mu synek, popuść się, jak Steven Seagal, albo Steve, który nie stać nam. Gdzie jest? Oj! Tak miało być. 777. Oj, nie. Kolego, proszę cię. Wysiądź z auta, powtarzam, wysiądź z auta. Patyki, jeszcze druga osoba. Ratuj, zapadę ci p***ciana. Jedź, człowieku, jedź. Jedziemy. Szybciej tą kurierką, szybciej. Jedziemy. Chłopie, kurier mnie podwozi, szybko coś na przesiadkę. Widzę, jestem. Dobra, kończymy, obok starych apartamentów. Na starych apartamentach karusemka stoi. Co, kończymy? To dobra, jedź na stare apartamenty, wiecie co? Czarna zabróć. Wyścig gipsa, ja mu wbiję. No jest fura, nawego do tej fury. Oj. Ale taser dziwnie działa. No i od razu skacze tak, o. Chłop, to jest jego auto na przesiadkę? Mocna fura na przesiadkę, mocna, no. Pasy jest, wszystko jest, jedźże chłopino, ratuj mnie. To ja nawet nie wiedziałem, czy da się wjechać. Patrz, co robi. Właśnie dlatego to auto było na przesiadkę, wiesz? Teraz kumam, teraz rozumiem wszystko, ty! Uciekaj! No i wolność, k***a. To mi się podoba. Nie
Dzięki śliczne. Dawajcie tutaj sportówkę jakąś szybko. I minusz. Tam masz. To już niech tu stoi odpalona, dajcie nóż. I bluzę jakąś swoją dajcie. Yo! Sabry, ty na sobie latasz? Morda. Bardzo dużo osób, które... Zajebcie, co żeś mnie jeden wasze weruch i trzymasz, jesteś zajebana! Polska, nic mi nie rób, nic mi nie rozumiesz? Rób. Ty też tam z tyłu! Spokojnie. Przepraszam. Nie, siedź! Jak ktoś tam klikniesz albo coś, to cię urże ci łeb, to cię obiecuję od razu. Teraz tak, wynaci kajdanki z paska tego twojego pasa, rozumiesz mnie? Mhm. I się nie ruszasz, bo ci urwę łeb. Dobrze. Rozumiesz? No. Albo nie, ty wyciągasz! Ty żeś! Ja wyciągasz! Chujeto! Wyciągnij jej, bo ja ją muszę trzymać, a ciebie też zajebie! Proszę, nie rób mi krzywdy! Wyciągaj mi wszystko z tego pasa! Dobrze, tylko nie rób mi krzywdy! Proszę cię, nie rób mi krzywdy! Ja nie chcę zginąć! Co chcesz? Wszystko! Pistolet! Magazynek! Kajdanki! Łaby gardło boli! Ja się nazywam Joker! I was ostrzegam, że jestem pierdolnięty! Kładź to! Zajebie ją! Od razu cię mówię, że ty siebie wypierdolnięty od razu! Dobrze, przepraszam! Ja ją co tu robi ten pies? Co żeś zarobiła? To nie moja wina, to wy mi zabraliście GPS-a i wszystko z tym. Jak cię zabrał GPS-a? Który? Goń go, ten co zabrał! Co za od razu uprzedzam, że ją jak co mnie strzelicie? Chcę negocjować! Mam nadzieję, że on to wziął i spierdolił z tym. Będziesz mógł odjechać, aczkolwiek... No! W tym momencie ten nóż... Nie, bo mi pod... Odsuń nóż nie, od szyi. Nie ma opcji, dopóki nie zobaczę auta i negocjator nie powie, że tak jest, to chuj, ja nie ufam. Masz w takim razie zrobić tak, żeby kolega wrócił tutaj ze wszystkimi. Ale to jest jej kolega! To czemu dałeś go przeszukać? Bałem, że ona coś zrobi i ja ich dwóch napadłem i on miał mi dać rzeczy. Ręce do góry. Kto? Podaj się, bo cię rozstrzelam. Liczę nie, do trzech. Nie, ja raz, tu, ja nic dwa, nie zrobię. Trzy. Aha. Koniec zabawy, kurwa. Od razu go na bęben, kurwa. I do prokuratora o przetrzepanie karty Steam. Nancy, kto to był? Wiesz co, go z nazwiska nie znam. A dlaczego cię poddali? Tylko po prostu, żeby ci zabrać broń? No, pewnie tak, nie? No, co jest? Ty to Samir jest. No masz. Na chuj teraz gadać. Dlaczego zaatakowaliście funkcjonariuszy? A dlaczego ty do mnie pizgasz, jak ja trzymam pod nożem? Jeszcze jakbyś miał pewność, że to jest jakaś sytuacja, gdzie ja stoję ziomkiem. Zdaj mi maskę, usiądź sobie. Ale tu nie ma o czym gadać, pakuj mnie do paki. Nie, tu właśnie o czym ale gadać. Teraz już nie ma o czym gadać, dopakuj mnie do paki, jest, nie kumam, jest. Ale na chuj teraz zdej gadać. Zdej mi maskę, usiądź, będziesz przesłuchiwany. A to nie chcę, odmawiam składania zeznań, pasuje? Mówię ci od początku, że nie chcę gadać, to nie chcesz gadać. Czyli nic nie powiesz, tak? Nie. No nie mów. Tu do celi numer 2, tyłem do mnie cię rozkuje. W dniu 21.09 około godziny w pół do pierwszej obywatel uciekał skradziony pojazdem z nadajnikiem. No nie, raczej to jest niemożliwe, ale chuj. Też ta notka z pizdy, ale to już przyjdzie teraz to. Czyli co pan robił wczoraj o godzinie... Na dziękuję. Może ktoś to potwierdzić? Dzwoń, dolary. Może pan podać numer, bo nie mam żadnego numeru do dziś w mieście. Czekaj, nie mam telefonu. Mogę ci dać. To zajęć. Proszę bardzo, ma pan prawo. Halo. Weź podjedź do Nakobendy i poświadczysz, że wczoraj byłem na kur... Okay. Dobra, za chwilę jeszcze przyjedzie funkcjonariusz, który wypisał panu tą notatkę. Czyli pan się nie zgadza, że pan nie ukradł żadnego pojazdu? Nie. I co, ta obywatelka zaraz przyjedzie na komendę? No myślę, że tak. No obywatelu jest taka sytuacja, że no jeden z funkcjonariuszy pana rozpoznał tam na miejscu rabunku tego pojazdu, kradzieży. No ale ja nic nie ukradłem. Okej. Okay. To jest jakaś pomyłka, nie? Może mój brat, może ktoś podobny. Ma pan brata? O. Ramira. Okej. Okay. To zaraz funkcjonariusze przypytają panią, ktoś jeszcze może potwierdzić, żeby tutaj ułatwić sprawę? Nie. Dobra, ale zapytajcie jej po prostu, gdzie była z Samirem. No to zaraz będziemy wiedzieć. No to ja przygotuję dla pana zarzuty na ten moment. Chyba, że pan chce pójść na układ. Jeżeli sprzęt policyjny zostanie wrócony, to wypuszczę pana dzisiaj. Łącznie mamy 65 miesięcy na 6150. Chce pan skorzystać z jakiegoś prawa? Myślałem, że to będzie ze 100 koła kary. Ukradł tą broń, albo jak się pan do niego zwracał, słyszał pan jakieś inne nazwisko albo coś? Niebieskie włosy i gej w chuj. Mam podobne do pana, dalej wyrok. Chyba gej, tylko geja potrafi rozpoznać. No tak. Pod ścianę tylnią w celi, oczekiwać na przyjazd służby więziennej. Kurwa, jakbym wiedział, że tyle to jest, to nawet się na niego nie gniewał. Jak on mi dał 35 miesięcy i 6 tysięcy kary. Myślałem, że będzie kurwa 200 tysięcy kary i kurwa 300 miesięcy. Ale przynajmniej więzienie zobaczymy. Odra mnie poniosła na celi, przepraszam od razu. Tylko po prostu kurwa
No, zdenerwował mnie delikatnie. Bo musimy pojechać gdzieś szybko, to pilne. Spears, zaraz wracam, Julio, zaraz wracam. Z Spearsem przyjedziemy wiadomo co. Daj prowadzić, dziewczyno. No dobra. Co ty robisz jeszcze, jak się nie było? Ja? Tam. Ja też. Byłam na męskich dziwkach. Byłaś na dziwkach? Męskich. No i widzisz. Nie, no żartuję, co ty. Nigdy w życiu bym nie poszedł na jakieś dziwki męskie. Ja bym nigdy nie poszedł na dziwki. Serio. No i tak samo. Nie, ja wczoraj miałem oferty pójścia na imprezę, ale nie, my prostytutki brzydzą. Ej, fajna fura to jest. Ile to może kosztować? No fajna, fajna. Jest luz. No bym nie znalazł. Słuchaj, jest pewna sprawa. Zapraszam cię na spacer po tym pięknym molo, który musi omówić. Musimy wszystko przepisać na ciebie. Co wszystko? No wszystko. Wszystkie biznesy moje, wszystkie auta i tak dalej. Chcesz mnie wjechać w gówno? Czemu w gówno? No pytam tylko. Stała gadka z domu, to akurat real talk jak coś. Czemu chcesz przepisać? I to teraz, uwaga, słuchaj, że nie tego. Przecież nic nie będzie. Słuchaj, bo to jest tak. Oni, jak mnie je***, to będą mieli z czego zabierać. A jak je***, nie, a wszystko będzie na ciebie, to oni nic nie zabiorą. No w sumie tak. No i widzisz, tylko do tego jest potrzebny pewien dokument. Jaki? Ślub. No słuchaj, i mi też się nie widzi. Co? Co? Co ci się nie widzi? Nie widzi mi się, mieszkasz tutaj, w Malibu. Strasznie, drogie chaty i tsunami i inne. No. Suche włosy będę miała. Dokładnie. Więc no trzeba by było to jakoś ugryźć, tak żeby jak mnie capną, to żeby... O, przepraszam, mam telefon ważny. Słucham. Na razie. Siostra dzwoniła, przepraszam. To mogę odrzucić. Jenny musisz... No, Jenny, musisz poznać ją w końcu. Okay. No, że jak mnie capną, a już są blisko, to żeby tam nie zabrali tego, tak? A ja ci ufam, tak? Wiem, że jak na ciebie różne historie były, tak? Ludzie poprzepisywali majątki. No, ludzie poprzepisywali majątki na swoje drugie połówki i potem dupę, z torbami puszczeni i bezdomność. Nie, no ja tak nie zrobię. Jak tak mówisz, to coraz mniej ci ufam. Więc chciałbym, żeby trochę to... Trochę wypiłam, ale nie no. No to jeszcze wypijesz na imprezie, to pogadamy. Chyba, że ci zaraz i zajebiesz zgona i na imprezę pojadę sam. To jest myśl. Ale wiesz, wolałbym jechać z tobą, wiesz, wolałbym jechać z tobą na imprezę. A muszę jechać, bo jestem tam DJ-em. Serio? No. A masz jakiś ten repertuar? Mam. Godzina, Nie. Godzina leci The Weeknd, do ruchania taka piosenka. I bo to klienci chcą. Ja gram, co mi powiedzą. A ja, że płacę dużo, no to a że Syntol płaci, to puszczam po prostu. A kto płaci? Syntol. I leci The Weeknd przez godzinę. I co, on będzie się ruchał przy tym? Nie wiem. Tańczył. Ja mam pomysł. Ej, to jest taki plan na biznes. Ty puszczasz muzykę, ja biorę aparat albo kamerę, nagrywam ich z ukrycia i stawiamy gdzieś i sprzedajemy. Czyli ty będziesz od zdjęć filmów? Nie, to już jest stare, to już mam na chacie. Słuchaj, ale bo ty chcesz, że szantażować. No? Ja ci powiem tak, kiedyś nie ja, ale mój brat, Ramir, miał burdel. To prawda na mnie, bo ja byłem wtedy, co powiem, się nazywał Samir House, no i tam przychodzili wpływowi ludzie, 01, politycy, dojowcy. No i nieraz się próbowaliśmy szantażować, to zawsze na koniec dnia wszystko się obraca przeciwko tobie. Bo jednak ci wpływowi ludzie nie bez powodu mają ten przedrostek wpływowi, jak się o nich mówi. I choćbym miał na nich największy materiał, który może ich pogrążyć, to potem jakoś nie pamiętam, jak to się działo, ale finalnie zawsze wychodziliśmy na tym w pizdę. Więc nie ma co szantażować. Słuchaj, Emma, mógłbym cię prosić o coś? O co? Zamknij na chwilę oczy i nie otwieraj, aż ci powiem. I licz głośno do 100. Do 100? Tak. Tylko do 70. To do 70. Dobra, do 70 i 30. Do 30 dobra, będzie ale git. Ale głośno? Głośno, najgłośniej jak potrafisz. 1, 2, 3, 4. Bym sobie tak spierdł, ale szkoda tego ukulele, co Pierce motał. Już doliczyłaś do 30? No. Się zdążyłem. To już masz otworzyć. Mogę otwierać oczy? Ta. Słuchaj, mam tu dla ciebie mały prezent. To kwiaty, to tam wyrzucę je. Oj, wszystkiego najlepszego. Żyjesz? Z jakiej okazji? Nie, to nie to. To mam gdzieś się pozbierasz. Przepraszam. Aha. Przepraszam, zamachnąłem się tak, że pociągnąłem cię z łokcia. No, przy rzucie. Co bolało. Czekaj, żeby tylko nie pojechać. Proszę. O! Dobre, co? Ale fajne. Słuchaj, to jest na dowód mojej wierności do ciebie. Czemu się śmiejesz? Słucham? Nie, ja się nie zaśmiałem. To chyba ci uszy przewiało. Jak rozmawiamy na poważne tematy, to nie ma tutaj miejsca na śmiech. No tak, dziękuję. I to jest specjalne ukulele od lutnika z Hiszpanii. Przepraszam, z Włoch. Fajnie, zostawię u nas w domu. Będzie stało. Miał być remont, ale remontu nie ma. Bo są trzęsienia ziemi co 19. I wszystkie meble są porozpierane. Albo się pier...
z kimś, jak mnie nie ma, bo w sumie tylko łóżko się przesuwa. Co ty mówisz? No nie wiem, no to nic takiego nie robię. Insynuuję tylko, bo nie widzę innego logicznego rozwiązania. Nie, bo ja pamiętam, jak jest łóżko, jak wychodzę. Czyli się ruchasz z kimś, a pamiętasz, żeby stać. Nie, tak, nie, to miałem, nie to miałem na myśli. Miałem na myśli, jak wychodzę z chałupy. Emma, no, słuchaj. Tylko nie mnie, no. Ja bym oddał każdego dolara za czas sam na sam z tobą, ale musimy wracać do miasta, ponieważ sprawy naglą. Sprawy naglą. Co jest? Nie wiem, czy się mówić, czy nie. No mów, no mów. Ale może być taka sytuacja, że niedługo wylecę gdzieś. Słucham? Nie, no słucham, bo cię... Co zrobię? Gdzie No nie, nie będę kończył, Emma. Jakie wylecisz gdzieś? Uh-huh. Możesz się tak potoczyć, tak? Ale gdzie ty chcesz wylecieć? Słuchaj, ja ci powiem tak. Ja miałem miesiąc, za miesiąc lecieć z Davidem Bacharem, takim moim przyjacielem, do Stanów i prawdopodobnie nie polecę, bo wolę być w Los Santos. I ostrzegam cię, że jak ty wylecisz gdzieś, to będzie lekki problem. Co? A co to, czy mam szukać innej, czy co? Nie, no, wiesz, jak nie będziesz się kurczył, jak na razie się nie kurczył, to zostanę, ale jak cię przyłapię na jakichś dziwach czy coś, to mnie tu nie ma, nie? Czyli to jest warunek? No, a jak zaśpiewasz, to... No ale nie, no dobra, coś za coś, albo śpiewanie, albo dziwi, albo wylot, a nie, że dwa w jednym. Słuchaj, Emma, ja nie mam potrzeby utrzymywać żadnych kontaktów z innymi kobietami, jak jesteś ty, tak? Mhm. Także nie martw się, tylko nie wylatuj nigdzie. No to jest to proste zadanie, bo przecież nigdy... Nie, no gdzie? Prosta ta nigdy mi to do głowy nie przyszło. Super. Ale jedźmy. Nie, właśnie nie ma czasu na ryby, trzeba naglić. A o której ta impreza właśnie? No trzeba zorganizować z Piercem i tak dalej. No, mam nadzieję, że wpadasz. Czemu ja chodzę? No? A obierzemy się jakoś ten? Fajnie? No, ja idę tak. No dobra, ubierzemy się. Tylko słuchaj, możliwe, że po prostu to nawet będzie lepiej. Jak... Tak. No i git. Chciałem posłać się. Słuchaj, ubierzemy się, tylko prawdopodobnie będziemy musieli zrobić to oddzielnie, bo ja muszę się tak, pojechać po konsolę, po DJ-kę, załatwić kamień. Jaki kamień? No kamień, no żeby impreza się rozkręciła. Julio bez kamienia nie imprezuje. Okay. I tam parę innych rzeczy, żeby ten i z Piercem poogarnąć, bo my tu z Piercem to organizujemy dla Julia. On dobrze płaci, wiesz jak jest, ja jestem tym, jak to się nazywa, się nazywa promotorem jestem, o! O, promotorem, no? Promotor imprez. A o której to? 23.00, czekaj. Bym musiał ten, podtrzymać swój stan. No, nie zaskona tylko do imprezy. Nie, co ty. Cześć Mendoza. Nie ma fury. I jest, dab. Spróbuj złapać stopa, póki jesteś w samym staniku, to szybciej pójdzie, jak mnie nie będzie widać. Chatę musisz jakąś większą ogarnąć, kolego. No. Większą chatę, bo ja dostałem warunek, że ona wylatuje z miasta, jak ja pójdę na kurde. Ona jest szalona, przecież ja tam na tej imprezie już pójdę na kurde. Daj spokój, nic nie będzie, ale no, dlatego to. Większą chatę, żeby można było ją gdzieś w jednym pokoju przytrzymać, jak ale ja pójdę do drugiego. Ale jacht ma trzy... No! Chłopie! Dobra, wszystko załatwiam, zaraz będą jeszcze inne dziewczyny i kamień, Adrian już jedzie. Ooooo! Ale co mam? Mówisz? Przekonałaś mnie. Nie no, Ramir, bo ja też będę musiał się... Na razie załóżmy, niech chociaż zobaczę, jak się ładnie ubraliśmy. Też go nie rozbieraj tak od razu. No właśnie. Witamy! Witam. Czego nie ma wody w jacuzzi? Bo nie napuścili. A ty się trzymasz, czy jesteś już na jak Messerschmitt? Trzymam się. Co? Gdzie jest cała reszta? No, mam nadzieję, że Ramir nie da popisu, bo go nie, to ci od razu informuję, więc znajdźmy ich prędko. Ja ich poszukam, zostańcie! Gdzie tu się wchodzi? Mi się wydaje, że one tam są. Chodźcie dziewczyny, chodźcie. No i gdzie oni poleźli? Pani do baru. Ramir, to jest jakiś niewyżyty. Nie, a co się działo? Bo nie widziałem, nie zwróciłem uwagi. Co się działo? Nie widziałem. Siedzi za jakąś łaską. No gdzie? On? Nigdy. Niemożliwe. Chodź, no? Zobaczymy. Co robiłeś? Nie, pomawiają mnie. Jestem pomawiany. To było tak, nie? Lałem szampana i ona chciała całą butelkę i nie chciałem dać i na mnie wskoczyła. Serio, tak było. No chodź na słówko, kurwa. Idę. Kurwa, jak mogłeś spalić to w pierwszą minutę, ty kurwa? Nie spaliłem. Chłopie, nosisz dzik na rękach. Miałeś kurwa dawać wiernego dla Angie, a ja wiernego dla Emmy. Ale to ona na mnie wskoczyła, stary, ogarniamy. Nie, w takim momencie muszę pocieszyć Angie, niestety. Niestety, kurwa. Nie. Ogarnij to. Ogarnę. Ja jestem Samir. Mam nadzieję, że to ogarnię, bo to będzie drugi rozwód w ich karierze. O ty, Giro! A już mieli rozwód? No. Tak jest, wuja. Bawię się. Zatańczymy, Emma? Oczywiście. Julio, a powiedz mi, ile jeszcze to tak będzie trwały te twoje imprezy? A się przekręcę. Do pokoju, wszystko do pokoju. Biegnie, dalej, no jestem, no i co? Dawaj. No dalej, musisz robić to co ja. Baw się. Daj jej troszeczkę. Otwórzcie mordy. Otwieraj drzwi. Kleknij od mordy. Bym przestał. Dobra, dawaj te
my będziemy patrzeć. Ej, jest problem, jest problem. O! O! Patrz, Ramir! Stary! Lepiej, żeby Angie tu nie przyszła, nie? Ja mówię jeszcze wszystko tak. O, wchodzę! Ja i się widzi... O, słyszysz? Widzisz, o tym właśnie ci mówiłem, no. Mów, Ramir, to co wcześniej! Sprawdzę, co? No, sprawdź. Proszę, panią. Nie śmie do Emmy, nie śmie do Emmy. Ma kutasa! Ma! Zobacz, jaka jest silna! Nie ma! Zobacz się ten... Co? Co z nią robiłeś? Nic, podniosłem je tylko. Robiłam mu loda. Nie robię. Nie. Halo. Nie robiła. Mamuś, na jacht przyjeść. Lara, możesz odkręcić te słowo o robieniu lachy? No, że mi robiłaś lachę, możesz to odkręcić? Jezu, nie robiłam, no Boże Święty. Ale chciała. To Anna. Chciałaś mu zrobić. Nie, to Anna. Co? A, może Anna, nie wiem, która to jest Anna. Ej, sami. Słucham. Mi się wydaje, że coś kręcisz. A co ja kręcę? Czy ktoś się robił lachę? Nie. No. A to co, tułego kurwa? Będziesz tu kurwa akcję stroić, czy kurwa obrazę, czy coś pierdolasz? Ty chcesz kurwa się bawić, czy kurwa przyszedł do szkoły? Julio. Co ty, jesteś na Harvardzie, Edwardzie? Co ty kurwa szkoda? Zema, bo też kurwa teraz trochę przesadzasz, przecież my jesteśmy kurwa w bloku. Łazisz kurwa, no, smęcisz kurwa bzdury, gada, dziewczyny się bawią wszystkie. Chciałby tak powiedzieć, nie? Chciałby tak powiedzieć. Stoisz się kurwa na duży kurwa w topach i smęcisz. No robiła loda dla niego i co? O, no. Po kamieniu się kurwa nie liczy. Nie robiła Emma, nie rób awantury. Baw się sami. Ale co baw się, co się baw? Co ty robisz kurwa awanturę teraz na serio, czy co? Co to znaczy baw się? Bo już mówisz z takim przekątem. Idź kurwa, zrób komuś burgera, wrapa to tyle. No robiła, no i co? Nie robiła kurwa. On cię przygotowuje jakby robiła, już cię nastawia psychicznie. Ale nie robiła. A babka co robi? Sra, chyba. Nie, oglądam telewizję, wiesz, bo na stare lata to zostało właśnie. Oglądam sobie. Ja teraz dopiero zobaczyłem. Gdzie ty jesteś, Emma? Chodź. W celach naukowych. Mam ten telewizor z***ny i tego wyczerpną się oglądać. Jedna szary kolory, piksele mi tu wyświetla. Emma, no trzymaj się, śpi dobrze. Mam nadzieję, że dotrzesz do jachtu, bo jeszcze jadę z opakami mordować.